bez rewelacji, dużo błędów, nawet bym powiedział, że bardzo dużo błędów i chyba większość chłopaków była myślami przy jutrzejszym dniu, a jutro tak się składa, że mamy dzień wolny, a dzisiaj trzeba było pracować na dobry wynik i drużyna gości była bardziej zdeterminowana i to wystarczyło, żeby z nami wygrać 1-0. Najważniejsze są zwycięstwa w lidze, ale tu tak samo trzeba walczyć, tak jak na każdym treningu i próbować się zgrywać i wykorzystać ten czas, że możemy grać na głównej płycie, że mamy przeciwnika, może nie z ekstraklasy, ale też, który potrafi grać i to jest kolejny etap, kolejny poziom do tego, żeby lepiej prezentować się w lidze i trzeba świadomie do tego podchodzić i pewne rzeczy będziemy musieli po prostu poprawić. Szukamy, bo jeszcze jest u nas, na pewno nie jest optymalna forma i jest zmęczenie i widać, że niektórzy zawodnicy lepiej znieśli cięższe treningi, niektórzy trochę gorzej, niektórzy więcej czasu potrzebują na aklimatyzację. No zobaczymy, będziemy mądrzejsi po obozie, a przede wszystkim będziemy mądrzejsi w lidze, jak to będzie, bo dodatkowa presja dojdzie do tego, wiemy jak zaczynamy i gdzie zaczynamy i wtedy się okaże, czy jesteśmy gotowi, czy będziemy walczyć tak, jak to było w poprzednim sezonie, czy czegoś tam będzie brakowało, no ale to jeszcze mamy trochę czasu na całe szczęście i będziemy nad tym pracować.